Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego zostali wzbogaceni. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Tak, możemy cieszyć się różnymi rzeczami, chociaż nie w pełni je rozumieć. Znamy łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki której dla nas stał się ubogim, będąc bogatym, abyśmy ubóstwem Jego zostali wzbogaceni. Ale musimy przyznać, że znamy dość słabo jej głębię. Małe dziecko słyszy, jak rodzice mówią mu, że Jezus umarł za nie na krzyżu. Dziecko słucha, co mówią jego rodzice, wie, że zrobiło złe rzeczy, było złe i w prostocie prosi Pana Jezusa o przebaczenie grzechów i zbawienie. Nigdy nie miało osobistego kontaktu ze śmiercią, nigdy nie znało intensywnej agonii ukrzyżowania, więc tak naprawdę nie rozumie, jak wielkim, niezmiernie miłosiernym czynem była śmierć Chrystusa na krzyżu, na Golgocie. Nie rozumie, co śmierć Chrystusa oznaczała dla Boga Ojca. Jest tak bardzo, bardzo wiele faktów, o których nie wie i czego nie może przyjąć ze względu na swój wiek i brak dojrzałości. Takie dziecko śpiewa: Jezus mnie kocha, to wiem, bo Biblia tak mówi. Zanim będzie umiało przeczytać słowa, które śpiewa, a jednak jest tak samo zbawione, tak samo bezpieczne i tak samo bogate, jak będzie kiedykolwiek później. W miarę upływu czasu i starzenia się będzie wchodziło w te cenne rzeczy i cieszyło się nimi coraz bardziej. Jezus stał się ubogi. Widzimy to wielokrotnie w Ewangelii. Nigdy nie widzimy, by nosił ze sobą choćby jedną zmianę ubrania, gdy chodził z miejsca na miejsce, czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich, którzy byli uciskani przez diabła. Pan Jezus Chrystus poprosił nawet o pokazanie mu denara. Innym razem kazał Piotrowi złapać rybę z większą monetą w pysku. Cieszymy się Jego miłosną opieką nad nami dzień po dniu, nie zdając sobie jeszcze sprawy z wielkości bogactwa, które już posiadamy dzięki Jego łasce. Docenimy i w pełni będziemy się cieszyć bogactwami, które przyniósł nam nasz Pan Jezus, gdy będziemy z Nim w chwale, gdzie On jest w centrum wszystkiego w niebie i na ziemi. Jakie myśli będą wtedy radować nasze serca, a jakie uwielbienie wzniesie się do Jego uszu i serca. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, który dla ciebie, będąc Bogiem, przyszedł i stał się człowiekiem i umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty, biorąc wszystkie twoje grzechy na siebie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze.